Siemanko, Siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Was w kolejnym odcinku Tighted Grail: The Fall of Avalon. Słuchajcie, no kontynuujemy. No, tym razem co? No, przeszliśmy dookoła. Udało mi się, no, nie udało mi się wydostać. No, musiałem się, musiałem się, słuchajcie, cofnąć. Musiałem od nowa pozbierać te rzeczy, które tu mieliśmy. No, ale nic straconego, tak naprawdę, nic straconego. No, to zajęło mi, może nie wiem, z dwie minuty, więc żyję jakoś. No, a co tymczasem? Słuchajcie, udajmy się do zamku. Odran, halo, ty chłop, sobie drzemkę strzela. Kurwa, co by mu tu, halo, halo, pieniądze albo życie? Powstań, żołnierzu, wróg, nadciąga! ciąga. Pieniądze albo życie. No? Co się stało? gówno? Na pewno. Nie widziałem wcześniej. Nie, to ja mógłbym przedziurawić Ciebie, ale tego nie zrobiłem. Nie mógłbyś, jesteś tak pijany, że ledwo uniósłbyś miecz. Jesteś... Jestem podróżnikiem, powiedziano mi, że znajdę bezpieczną przystań tu. Nie mógłbyś. Nie. Nie. jestem,

Very official, <laughs> but I remember Fergus says something about this. These, these uh, emblems, once. Oh, oh, yes, I remember now. I, I, I welcome thee, ye uh, royal person, on behalf of the keepers. <laughs> oh, oh. <laughs> you are a great friend to our own. <laughs> welcome.

A on już spać poszedł z powrotem. Szybko kurwa poszło. Co my tu mamy? Ej, ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Już widzę, już widzę, że można pohasać po murach i idę, od razu idę to zrobić. Bo jestem ciekaw, co tu można jeszcze odkryć, zobaczyć. Gdzie można by było wskoczyć albo coś. O, jest stół alchemiczny. Dobra, dobrze wiedzieć, że to tu jest. Może się da zrobić tak jak w gotiku, że odbija się te miejscowy strażnik. A, myślałem, że to strażniczka, ale to faktycznie strażnik. Kurde, naprawdę ładnie to wygląda, nie? Oj, tam będzie... Nie będzie można wejść. Czekaj. Tędy tam można wejść, bo nie tędy. A tam jest jakiś most wiszący, dobra. Widzę. A tymczasem mleko. jakiś. jakieś... I te maski tu są. Ryba. Dobra, to nas nie interesuje. Pozwiedzajmy sobie, słuchajcie, ten zameczek. Jak pozwiedzamy, to będzie można iść dalej. A nie, no to chyba nic ciekawego nie ma. Gdzieś krótkie łuki. Nic ciekawego w sumie. Puste beczki. Kurna, nie, no. Poważnie wygląda, słuchajcie to. Naprawdę poważnie. Zastanawiam się, co tam jest. Co to jest? Jakiś piec wydobywczy, czy co? Może ja schowam ten miecz lepiej, bo jeszcze oberwę zaraz i będzie problem. Ej, ale tu. Wait a second. Gdzie ja jestem? Co tu? Dobra, idę tędy. Ooo! Ukryte! Dobra, pasuje mi to. Takie znajdźki to ja lubię. O, jeszcze się udało. To, bo to łatwy był. Piwo! Myślałem, że coś ciekawszego będzie, szczerze mówiąc. No ale dobre, i to. Dobra, czyli tak. Tutaj nic ciekawego już nie znajdziemy. Jeszcze od tej strony było zejście. Tak, żeby senołk nie połamać. Dobra. Co, coś tu jest? Iść drzwi, ale nie otwieralne. Aha. Ty. Ale tu jest jakiś. Poczekaj. Bo tu można prze. O! Kolejny kuferek. I ta maskami. No to spoko. Mam nadzieję, że nie będą mnie tu ścigać, tak jak w Gotiku jest, że w sensie w Gotiku 3 że mimo tego, że nikt was nie widział jak kradniecie, to i tak gra jakby z góry wie, że kradliście, to co, co jest głupie tak naprawdę, ale no mam nadzieję, że tutaj tak nie jest. Mam nadzieję, że tutaj tak nie jest i że faktycznie można sobie pokraść troszeczkę tych itemasków, cenna szkatułka, dobra, to może następnym razem, albo jak wszyscy będą spać. Kogo my tu mamy? Kaden i Cillian. Ciekawe kto to jest, ale dobra, bo my nie po to. Jaka jest misja? Wait a sec. Jaka była misja? Świat do zdobycia. To nie. Rogi południa. Strażnik przy bramie Ordon powiedział, żeby się zgłosić do kwatermistrza Fergasa. I no, gdzie ten kwatermistrz będzie? I czy jest tu jakiś handlarz? Może byśmy coś posprzedawali? Siemano. I. How well, do I now? You would be too if you had to deal with those sniveling morons when they're up to something. Don't look at me like that. You don't get as far in life as I have if you can't smell bullshit from a mile away. There's something fishy going on here, but I'll get to the bottom of it. And here's a brilliant idea. You're going to help me. Czego miałbym? Dlaczego miałbym to zrobić? Znaczy, mogę, ale nie za free w sumie. straight to the point huh don't worry i'll pay you and who knows you might even get a discount on my wares wow jenki i just need you to go to brandon and find out why that slime ball is pretending not to know i'm here tell him i'm waiting with his delivery although i'm pretty sure he knows this already he? you don't know He's the captain of this entire circus. I thought since they let you in, you must have had an in with them. When it turns out you know even less than I do. Going on, you know? They don't want anybody to know, but I can feel it. I've been doing business with the captain for years now. Then suddenly, I find myself stuck here. They won't let me further in, not even to set up camp in the village but they won't let me out either. Anyway, good luck to you. Come and visit if you need anything. No dobra. Co jeszcze możesz jeszcze coś w czym mogę ci pomóc? O. O, może Those holier than those soldier boys have no idea what it takes to be a merchant in this sorry world.

Na pewno masz jakieś ciekawe historie z podróży, to mnie nie interesuje. Kim jesteś? Dobra, handlujmy. Co ty masz, moja droga, tutaj? Nie stać cię na kupno tego przedmiotu. Kurwa, 928? To jest jakaś gruba odkleja, co? Kurwa, te strzały. Zbroje ma słabsze. Te żywice ewentualnie jeszcze, no i te płonące strzały. Kurwa, strzały bym wszystkie od niej kupił. Mnie nie stać na wszystkie. No, tak szczerze mówiąc, to na niewiele mi stać. A mogę jej coś tu sprzedać za jakąś sensowną kwotę, czy wszystko za tak zwany damski chuj? No parę rzeczy można, ale szczerze wygląda to kiepsko finansowo. Myślałem, że te rzeczy będą więcej warte. A one są warte może, nie wiem, jedną... ...dziesiątą tego, co pokazuje nam gra, jeśli chodzi o ich wartość. Co jest trochę słabe, szczerze mówiąc, no ale dobra, trudno. O, ale bronie przynajmniej coś są warte, dobra, to bronie możemy posprzedawać. Uszkodzony climur to sobie zostawimy. To sobie zostawimy. O, a te już są gówno warte, nie? Ula, sprzedałem kilo w jedyny, który miałem. Dobra, trzeba będzie to odkupić. Buława. A, bo to ten topór też jest dwuręczny, dobra. Z jednoręcznych zostawię sobie tą buławę. Ta, bo ona jest lepsza. Wędkę jedną sobie zostawię, łopatę jedną sobie zostawię. Te sztylety posprzedajemy. Młotek budowlany, nie wiem czy mi się przyda, więc go sobie zostawię. Kozik red kapa, to walić. Coś tu jeszcze mam takiego do sprzedania sensownego. Ona w ogóle ma chyba non-limit ammo, y non co ja mówię? <ścoughs> non-limit... Y non-limit... highs Już się zgubiłem z wrażenia, nie? Piła do drewna, to też mi się nie przyda. Chciałbym wykupić z powrotem ten dynkilow. Bo kilow może mi się akurat przydać. No i co, kupimy chyba te. Wytrychów się nie opłaca, Imo, ale te strzały. Te strzały się kurna przydadzą, chcąc, nie chcąc. Te strzały się kurde przydadzą. Nigdy za mało strzał. Kurwa, tylko one są tyle. One tyle kosztują mnie. Tych ognistych nie będę kupował, bo szkoda mi... szkoda mi hajsu, no. Szkoda mi hajsu, później pod, podpierdalam po prostu czyni rzeczy. No ale co, idźmy do góry, nie? Mamy tą misję, więc udajmy się do góry. A tu mam jeszcze misję po drodze jakąś. Pewnie tego kapitana. Gdzieś tu on. Gdzieś tu to było, no nieważne. Idźmy do tego głównego kwatermistrza, który tu jest. Zobaczymy, co on nam powie. A co tu mamy w ogóle? Skrytka. A, tu mogę sobie item odłożyć, dobra. Panie kwatermistrz, porozmawiajmy. Let you in. He's not drinking again, I hope. Trochę był. Hmm. Mówić, że był pijany, czy nie. Z jednej strony, czemu mamy pijaka kryć? No, z drugiej strony gość odpowiada jednak za bramę. I będzie nas wpuszczał. Z trzeciej strony sobie tak myślę, że jak będzie pijany, a faktycznie ktoś napadnie na tą bramę, to będzie lekki przypał. No był no, dość to action. The name's fergus and I assume you already know that I'm the quartermaster here. Now, state your business. And please try to be convincing, or the walls of this fortress will be the last thing you'll ever see. So hi, taką przypinkę. Yes, I know. And that's why you're still standing in front of me. However, these pens were only given to certain people. They mean that in times of trouble. These people will always find a safe haven here in the Horns. And this makes me wonder. What happened to your friend. Where is he? To jest dobre pytanie. Nasza łódź rozbiła się na plaży, zakładam, że nie żyje. Nasza łódź rozbiła się na plaży, ale mógł przeżyć, ale my wiemy przez ten spoiler, który zrobiłem, niechcący, przeskakując tam po tych murach, znaczy po tych kamieniach, przepraszam, że on żyje. If what you're saying is true, he must have had a deal with someone well above my pay grade, and that leaves only the captain. However, if you're lying, then you might as well have just confessed to the murder of a knight of the Round Table. But nobody's that much of a fool, I think. Fortunately for you, I've seen my fair share of morons in life, and you don't look like one. Dzięki. Fortunately for me. This pen only means that I'm to make sure you're safe in the horns. Nothing about helping you out with whatever you're up to. Aha. Uh -huh. And let me guess. If you have friends among the knights, then you'll be wanting to talk to the captain, right? Well, that ain't happening anytime soon. Aha. Uh -huh. Lachigo. Because I said so. What? Did you really expect that you could just enter our keep and head straight for the captain's quarters? no there wouldn't be much point in having walls and guards here if anyone could just do that would there anyway welcome to the horns of the south make yourself at home first of all you have to prove yourself trustworthy and capable mm. i can't let just anyone into the captain's quarters he's a very busy man you see i don't want to waste wait

They flooded a village of innocent people just to show everyone they're still in power. Fat lot of good it did them. I'm not gonna lie. I'm glad we got rid of them. The things they could do were unnatural. Hmm. No, dobra. Zrobię to. Try not to get yourself killed and get rid of whatever's been causing the problem. Nie, dzięki stary. Postaram, się nie zginąć.

ale mają które wiedzieć, To część mogę wysłać Oczywiście, że mogę. Oczywiście, że mogę. O Monec to dostałem. Mam kolejne nieśmiertelne. You know mu już wszystkie? Czy nie, gdzie ja w ogóle jestem? Uuuu. Te demony?

Dobra. I tu jakieś cebularze. Finalne szaleństwo. Krab w stylu. Ja no nie wiem, czy to kupować. Się zastanawiam? Kupować te książki, czy nie? O to jest pytanie. Z jednej strony mógłbym, z drugiej strony. Po co? W ogóle te dodatki kosztują całe jedno złoto. Jednocześnie ta skóra tylko. Ale kurna. Ty, no wszystko jest takie tanie? Naprawdę? Nie da się tu czegoś za jakieś, nie wiem, trzy dolce sprzedać, czy coś? Miód pitny za pięć. Mogę mu zajebać stąd i dać, po prostu. I stąd mogę brać, po prostu? Nie, dobra, nie będę brał, bo zaraz mnie prześwięcą. Dajmy sobie spokój. Dobra, gdzie my mamy iść? Była mowa o tym cmentarzu. To jest h tu, ale jest jeszcze ta zalana kopalnia. Ja bym tam poszedł, do tej kopalni, bo myśmy ją mijali na samym początku i wątpię, żeby on, ona była związana z jakąkolwiek misją. Więc myślę, że dobrze by było pójść w tamtą stronę. W ogóle mogę się tepnąć w sumie. Mam tylko nadzieję, że gra mnie nie zabije za to, bo to różnie bywa. Żeby się ino nie kraśnęła. Ej, szybko to poszło. Szczerze, mega szybko ten teleport poszedł. Myślałem, że będzie się ładować, wczytywać czy coś. A tu cyk, pig już? No dobra, z tym y, Tumanowiczem to nie ma co gadać. Dobra, wchodźmy tam. Wchodźmy tam, zobaczmy co nas tu czeka. Mam nadzieję, że coś ciekawego chociaż. Dobra, kopalnia jak każda inna. Nie widzę tu nic szczeg szczególnego. Ciekawe, czy będą mieli jakieś przeciwnicy i co to będą za przeciwnicy przede wszystkim. No bo jednak to jest dość istotne. Dobra, idźmy sobie o mamułek. 37 strzał. To w sumie nice. Co to? Baba wodna? Mogę jej. Halo? Aha. Czyli przez to nie da się przestrzelić. No trochę głupie z jednej strony. A z drugiej strony rozumiem, bo. To może być jakiś boss, bo tak często są prezentowane bossy w grach, nie? Że są na samym początku lokacji, za jakimiś. za jakimiś tam strukturami. Więc może ma to sens. A tymczasem przeskoczmy sobie. Zobaczmy, co nas tu czeka. Czy są tu jakieś może. nie wiem. skrzyneczki? Na przykład? Jakiś skrzyniunie? nie? Coś w ten deseń? Nie, tu nic nie ma, dobra. To już wiemy, że tu bida. Tam jest jakieś przejście i tutaj coś jest. Dobra, idźmy najpierw, najpierw tędy. Jest w lewo i w prawo. Kurwa. Lewo, prawo, lewo, prawo, idę w prawo. Dobra, jakaś pochodnia. Szeroki miecz. Oj, który jest lepszy od mojego. Ooo. Nice. A tu co jest? Woda. A pod wodą nie ma nic. Dobra, idziemy wyszli. Aj! Aha. Tam widzę jakiegoś osiłka. Dobra, ale idźmy sobie jeszcze w lewo tutaj. Tak jak byliśmy. Zobaczymy gdzie nas to przewróci, ale raczej koło tych typów tu będę szedł, chyba że tu jest jakaś inna lokacja. Zobaczymy. I co? W dół i w górę. Dobra, zobaczę najpierw tu. A, tu jest ten chłop, zdesperowany swoją drogą. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, przeskradajmy się trochę. A, i cały czas nad głową mu chodzimy. O kurwa, niedobrze. Oj. Ciekawe. Tutaj jakiś następny i kolejny. Kurwa, dużo ich tu trochę. Nie wiem, że będzie ich mniej. I jeszcze jeden. I tam w ogóle jakaś chatka jest też. No, sami, sobie cicho, że nikt nas nie zauważy. O kurwa! No i tyle było z tego, nikt nas nie zauważy. Oj, panowie! Ale proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić! No, kurna! Bydloku jeden. Dobra, giniesz! Eee, ty, ty, ty! Uspokój się! Kurna, jak mi trafił! Ach, ładny blok, ładny blok, dobrze, 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 dobrze! Drewniana strzała się przyda, resztę mam. Oła! Ty gnoju! Kurna! Chodź tu. Dobra, na dwa strzały. Owies, nic poza tym. Tu kolega wołowina, nic poza tym, jabłko. Nic poza tym! Oj, oj, oj! Mnie? Co?! Ja to zablokowałem, on mi zabił! Kurwa mać! O, ale ładnie padli. Dobra, tu już nic nie było. Czyli mi się to zapisało w tym miejscu. Czyli mam jakieś... Dobra, na spokojnie, na spokojnie, bo musimy wytrzymać teraz, żeby oni nas... Kurwa, idzie już tam. A jednak nie. O no kurna, no i biegnie. Ale mu w Dobra, gingościu. Łatwo z tobą. Jest tu ktoś jeszcze? Jeszcze tu dwóch wybiegało wcześniej. Ale to było wcześniej, więc może nie wiem, nie zrespili się albo coś. Dobra, jakieś i te maski to trzeba pozbierać, oczywiście. Jest tu jakiś gościu. Siemano! no! Oj, 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 to jest ten z mieczem, trzeba uważać. Dobra. O! Co jest? Chyba go trafiłem dobrze. Dobra. Ej, kolego! Bo się zaraz zdenerwuję na ciebie. Jak nie przestaniesz do mnie strzelać. Kurwa, gdzie on jest, ten gnój? Dobra. Masz wpizdę za to. No, co za. Co jest? No. Kurwa. Przestaniesz? Dobra. Kurwa, przestrzeliłem. No. Chcesz się strzelać, to chodź No, panie! Ale poczekasz pan? Jak się pojedynkuje, to gdzie się pchasz? Ej, umieram. No nie! Umarłem znowu! No ale jak, przecież ja jego szybciej uderzyłem! Kurwa, co trzeba mieć pecha zasranego, nie? No jeszcze mnie cofnęło! Dobra, to poczekajmy. Trzeba to mądrzej zrobić. Bo przed chwilą zrobiłem to głupio, szczerze. Przynajmniej tak czuję, że głupio. Można wbiec na górę. Dojechać najpierw tych łuczników tutaj, którzy są niesamowicie wkurwiający. Dobra, ty giniesz. Idę po tego drugiego gnoja. Kurwa, no ale czemu to parowanie czasami się nie udaje w ogóle? Oj, dostałem jakimś kamieniem, co jest? Pogrzało cię chyba kolego delikatnie, co? wow, wo, 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 wow. spokojnie. Ale mnie kurwa trafił. Dobra, masz. Giniesz? Tej żamułś. Uspokój się, uspokój się, dobra. Dobra, ci rozwaleni i tam jakiś jeden na dole biega jeszcze, ale on mnie mało interesuje. Czy ja mogę mikstury lecznicze zrobić? Mogę, zajebiście. To zrobię sobie ich... O Jezu, jeszcze manę zrobiłem niepotrzebnie. Zrobię sobie ich kilka, tu jakiś nam trup spadł wcześniej, o. Jest i on. Miksturki, many. Gdzie on, kurwa pobieg? Ty gościu, gdzie ty jest. Aha, on na górze już. Dobra, to niech zejdzie tu do mnie na dół. O, o, ty, a ty skąd się tu wziąłeś? Co jest? Kolego! Dobra, ty poskładany. Kurwa, ale mnie tym budzy trafił. O, dobry brok! Dobrze, zajebiście, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, te morgen to pozbieramy, bo z tych broni... Z tych broni akurat się całkiem dobrze zarabia, trzeba przyznać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, winko jakieś, proszę bardzo. Cydr. Kurwa, na no bogato. Jest jakaś skrzynia, wzmocniona skrzynia. Wygląda masywnie. O, ty! Ale mi się udaje, monety i maczeta. Dobra, no dobre i to. Przywróćmy sobie 15 hapexów. Tam jakieś trupy leżą. O Jezu, tu jeszcze jeden jest! Nie widziałem go wcześniej. Ej, gościu, gościu, wracaj, wracaj, wracaj. W sumie te łuki też można było pozbierać. Bo z tych łuków też jest hajs. Jak dobrze pamiętam. Gdzie ja ich pozabijałem, czekajcie. Tu chyba też byli jacyś łucznicy, nie? Tak, no, pozbieramy to gówno. Ja wiem, że to... Wygląda, jakby to były nic niewartościowe przedmioty. Albo nic niewarte przedmioty bardziej niż nic niewartościowe, bo to dziwnie brzmi. Nic niewarte przedmioty. Ale co do zasady, je się akurat dobrze sprzedaje, więc. Co zresztą było widać po tym, że najwięcej zarobiliśmy na handlu bronią, a niczym innym, nie? I tu chyba też zostawiliśmy i ługi. O, właśnie, i pałkę. Tu tak samo miecz żeśmy zostawili. Jak ten głąb, nie? Jak ten głąb. A później mi będzie pieniędzy brakowało. Kurwa, spadłem. Dobra. Co my tu mamy? Kolejna wzmocniona skrzynia. Kurwa, złamałem wytrych. Zajebiście. Okej. Okay. Płonące strzały, nice! Dobra, skaczemy do wody. Hop! Czy panowie coś tu mają przy sobie, czy nie widać, dobra? Jak nie widać, to mnie to nie interesuje. Ale ładnie wyglądają. Naprawdę do... bardzo dobrze wyglądają te poziomy, nie? Podarta koszula chłopska. Bardzo ładnie wygląda ten y... game level design. Kurwa no tym trupojadem. Idź mi stąd, pizdu. No przestań we mnie rzucać kamieniami, no co ty? pojebało cię? Dobra, trupojad zdech. Mączki kostne takie rzeczy z nich pozbierajmy sobie. Dobra, jedną potkę sobie weźmiemy. Tu nic nie ma ciekawego. Tu też nic nie ma. Czy co to jest? Jakieś grzyba ma na plecach, o kurwa nie trafiłem. O o! O, o, o To wybucha! Dobra, to już wiemy, że trzeba uważać. I tam jest chyba to samo. Więc dobrze by było to coś zabić zanim do nas dobiegnie. Huu! Dobra, trzeba dziki trafiać. Trzeba dziki trafiać, słuchajcie, jak w się. O, jakieś fajne rzeczy. Buty ty rybaka się nie przydadzą. Tu widzę trupojady biegają już. Kurwa. Oj, oj, kamień. No i przyjąłem kamień na ryj. Dobra, to weźmiemy. Te odzienia rybaka, to mnie to mało interesuje, szczerze mówiąc. Jakieś tam żarełko, to chętnie oczywiście. Szula, spodnie, buty. Dobra, tam jeszcze trupojady, tu są trupojady też, więc... Przejedźmy sobie po nich. No chodź, chodź, chodź. Mam cię, bydloku. No co on? Jezus, ale ja taki damage z dupy zadaję, w sensie zadaję dobry damage, ale troszeczkę brakuje, żebym zabijał je na raz, a tym raz, tymczasem młotem. Dobra, ten młot mi się podoba. Ten młot mi się podoba, słuchajcie. Na raz go dupnął z całej siły. Tu nic więcej nie ma. Idźmy dalej w takim razie. O, jakieś takie tajemnicze przejścia? Jest tu coś ciekawego w tej wodzie? O! Nieśmiertelnik strażnika! Ej, kurna, ja myślałem, że tu nic nie będzie. Tak szczerze? Myślałem, że tu nic nie będzie. A tu taka sytuacja. Ej, tym sposobem wróciliśmy. Do miejsca przy... Aha, okej, okay, już wiem, gdzie jesteśmy. Tak jak wchodziliśmy do tego obozu, gdzie byli ci chłopi. Czy tam bandyci, czy jak zwał ich, tak zwał. Dobra. Czyli tu jakiś strażnik spadł. Do wody i się utopił. Dobrze kurna wiedzieć. Co to jest? Czekajcie, ja sobie save'nę przed tym lepiej. Co to jest? Trupojad. No, no dobra, no ale wygląda na jakiegoś takiego większego. Kurwa, nie trafiłem. Oj, dobra, on zdecydowanie jest większy trupojad. Oj, kurwa, do wody wpadłem. Nie, 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 nie. Przestań we mnie kamieniami rzucać głąbie jeden, no. No, chodź, chodź. Oła! Ty przestaniesz? O, kurwa, on tu idzie. Ja nie chcę chyba z nim się bić w takim w wąskim przejściu do... Oh! Wow! Dobra, mocno... Dobra, on mnie też mocno bije. Masz na łeb. O, oh, no i... Cyk! O, oh, jak dobrze! Ledwo, ledwo! Ledwo, ledwo, ale trafiony. Dobra, tu wzmocniona skrzynia. Czy jest tu coś jeszcze? Jakieś odzienie rybaka. Tu jakieś trupy leżą. Wytrychy. Poszergane, jedwabne, nie, to nic ciekawego, dobra. Tu coś jeszcze. Złamana strzała, a, no tak, bo nie trafiłem. Ciekawe, czy te złamane strzały można przerabiać na normalne strzały. Moneta, kula ognia, zatruta strzała i kruczo skrzydły, klejnot dusz. Ciekawe, co on będzie dawał. A tymczasem, podleczyliśmy się, idźmy dalej. Ciekawe, czy coś jeszcze tu będzie, czy to. No bo to była ta postać, którą widzieliśmy przy wejściu do kopalni. I pytanie, czy to jest już koniec, czy tu jeszcze coś będzie? To jest bardzo dobre pytanie. O, jest skrzynka na pewno. Kolejna zresztą. Kurwa, znowu złamałem wytrych. Dobra. Monety, eliksir odmładzający. Przydałby się na starość, nie powiem. No a tymczasem. Co? No, jesteśmy w tej samej lokacji, w której zaczynaliśmy wejście, więc trzeba wychodzić stąd po prostu. Pozwiedzaliśmy lochy. No i w sumie tyle. I w sumie tyle trzeba stąd wyleźć. Siubi dubi, No. I co teraz, gro? Co teraz? Ładuj się, ładuj. Duży świat, więc chwilę się będzie ładował. O, już jest. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Przy takim w sumie zachodzącym trochę słońcu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i zachęcam też do wspierania go przycisk wesprzyj. To tyle. Dziękuję wam, do następnego. Na razie. No i cześć!